Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale WTF, gdzie badamy, czy klocek jest fajny. Kurde, ale ja dzisiaj miałem zrecenzować coś innego. Ajajaj! WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to nie zapominajcie, by zostawić sobie tutaj subskrypcję, ponieważ jesteście na największym w Polsce kanale, który zajmuje się klockami alternatywnymi do klocków Lego. Nie tylko alternatywami typu chociażby Kobi, ale alternatywami jak klocki blocki. Tak jest, moi drodzy, ponieważ klocki mają ciekawą historię. Zaczynały jak podróby Lego, stricte kopiując te zestawy jeden do jednego, tylko z jakichś chińskich klocków, coraz bardziej z roku na rok idą z własną linią, z własnym pomysłem, z własnymi seriami. Robią więc się oddzielnym klockiem, tak zwaną alternatywą, moi drodzy. I pierwszy raz w historii w ogóle magazynów mamy, bo oczywiście były magazyny Kobi na przykład, recenzja była tu, jeśli nie wierzycie. Chociaż bardzo były książeczki, ale nieważne, moi drodzy. Oczywiście magazyny Lego wychodzą non-stop, tak? Co możecie zobaczyć tutaj, bo to na moim bazowym już znowu kanale. Wychodzą magazyny Playmobil. Znowu odsyłam Was tutaj, jeżeli nie widzieliście, że wychodzą magazyny Playmobil, także dziś te wszystkie marki wychodziły, ale klocki z takimi, no właśnie nie podróbkami, ale blockami, no to mamy pierwszy raz, moi drodzy, w historii świata, przynajmniej Polski, moi drodzy. 9,99 płacimy za ten numer, to numer Scooby-Doo, gdyż właśnie tam w tym magazynie w kioskach znajdziemy ten oto dodatek. Mamy tutaj dwa dodatki, więc de facto takie blocki wychodzą na 5 zł. A to czekajcie, jeszcze nie otwieram, moi drodzy. Natomiast, no, dyszka to też wiecie, nie jest mało, nie oszukujmy się. W takim kaczorze Donaldzie co jakiś czas mamy na przykład właśnie też za dyszkę polibaszki, ale z Lego. To mamy polibaszek, nawet taki troszkę mniejszy niż to, co otrzymujemy z Lego. Nie zapominajmy jednak, że są tutaj dwa dodatki. Żeby wam jeszcze coś pokazać, no to tu w tym znajdziemy cztery opcje. Spójrzcie, nie ma żadnej absolutnie opcji zobaczyć, co mamy w środku. Otwórzmy sobie jednak samą gazetkę, by wam jeszcze to uzmysłowić. Tak jest, mamy tu możliwe cztery wersje i nie mamy żadnej absolutnie możliwości, żadnego fragmentu przezroczystej folii, by jakikolwiek tutaj sposób podpatrzeć, co mamy w środku. Możliwe są cztery modele, jest to taki swatowiec z jakimś armatką chyba wodną, bo to chyba nie jest taran, tylko armatka wodna. Jest taki oto budowlaniec, sprawdź co kryje twój zestaw. Jest taki oto policjant z ciekawym gnatem, no ale policjant, no i jest taki wojskowy oto żołnierz w takim mini jeepie, śmieszną szybą trochę. Co ja bym najbardziej chciał dostać? Chyba tego wojaka przede wszystkim najbardziej, później swatowca. Później chyba jednak budowlańca i na końcu dopiero policjanta, więc moi drodzy, idealnie idziemy w ten sposób. Co wylosuję, oczywiście zaraz sobie zobaczymy. Czy są tacy wariaci, którzy będą kupowali, aż do skutku zbierają cztery zestawy? Wątpię. Jest to w ogóle bardzo ciekawe, jak to wygląda. Czy jest instrukcja? No musi być jakaś instrukcja. No moi drodzy, pierwszy raz mamy z czymś takim doświadczenie. Sprawdzam, co tu jeszcze jest z tyłu, ale nic specjalnego. No jestem, moi drodzy, niesamowicie ciekaw, ale dodatkowo w gazetę znajdziemy jeszcze sprawdź jak rosnę z Kubozaurus Gigant, moi drodzy. Pisze, żebyśmy tu dolali wody i uciekali w nogi, moi drodzy, znaczy podlewamy takiego dinozaura. Taki dodatek dla fanów dinozaurów. Jeżeli jesteście fanami dinozaurów, to nie zapominajcie, że jakiś czas na temu moim kanale gamingowym grałem w Jurassic World. Świetna gra, wpadajcie, oglądajcie. Przygody, myszki, rybki, miki. Słaba naklejka, to na co, to komu do szczęścia. No i moi drodzy, sama gazetka. W przypadku na przykład gazetek Cartoon Network zazwyczaj wygląda to tak, że mamy po prostu taką ulotkę, tylko taki wiecie, zapchaj dziurę, bo coś musi być. Tutaj natomiast mamy już pełnoprawną gazetkę, tak, więc to nie żaden dodatek. To Scooby-Doo to jest pełnoprawna gazetka. No i ja jej omawiać nie będę, ale widzę tu już scenariusz ten sam, co gdzie indziej, moi drodzy. No komiksy, pewnie zagadki. No ja się z uniwersum Scooby nie zajmuje, chociaż kiedyś były klocki Scooby-Doo, ale jednak, moi drodzy, o, Disney Apart, plakat na środku, reklamy kolejnych bajek, jakieś łamigłówki, moi drodzy, Harmidom, Farmageddon, no dużo reklam, dużo więcej niż w Lego na pewno tu jest, ale są, mówię, też łamigłówki, rodzina Adamsów, bardzo dużo reklam powiedział na taki magazyn. No cóż, mi się on kompletnie nie przyda, bo nawet chyba nie mamy tutaj klocków do wygrania, w ogóle mam cokolwiek tu do wygrania, no nie widzę, mamy tutaj jakieś potworne zakładki do książek, spoko, nie, dobra, są, jest cokolwiek do wygrania, natomiast nie ma tu kompletnie klocków
Lego, wymyśl imię dla zjawy z pralni, no Hidden Siden zajechało trochę. Dostępny magazyn Scooby-Doo z pojęczą siecią, no nic moi drodzy tutaj dla nas nie ma, jeżeli chodzi o świat legowy. Przechodzimy więc do tego polibaszka i patrzymy moi drodzy, co znajdziemy oczywiście w środku, gdyż to nas interesuje najbardziej. No taka rewolucyjna chwila, pierwsza z historii. Mimo wszystko mam tu, że jakby to może trafi do sklepów, bo patrzcie, jest też zawieszony na ten. Mamy również tutaj możliwość oderwania tego, więc możemy nawet już kupując zaraz po kiosku sobie to oderwać i odbudować. No moi drodzy, zobaczymy, co mam w środku. Klocki blocki, jak mówiłem, klocki, które coraz bardziej polepszają swoją jakość, które co jakiś czas się u mnie na kanale pojawiają i co jakiś czas będę je recenzował, będę się im przyglądał, by wiedzieć, co tam się będzie, moi drodzy, grało z nimi, gdyż mówi, jest coraz lepiej. Kamera trochę schodzi w dół i uwaga, prawdopodobnie jest jakieś werble. No i trafiłem, moi drodzy, swatowca. Swatowca, moi drodzy, nie jest więc źle. Jak widzimy, w jednej folii mamy drugą. Gdyby komuś przyszło na myśl, żeby przez tą folię macać, to musielibyśmy się przedrzeć przez trzy folie, ponieważ folię od gazetki, folię tą i folię tą, by wymacać klocka. Nie będę robił poradników macania, bo to skrajnie ciężkie to wymacać, moi drodzy, tak uważam, więc nawet nie przypuszczam, że jest to w ogóle możliwe. Natomiast trafił nam się tu swatowiec. Na jakby fajną pochwałę zasługuje to, że spójrzcie na druczki, moi drodzy, nie naklejki, super. Jakość kloca no jest podobna do Lego, powiem wam szczerze, nawet twardsza niż Lego, bym powiedział trochę. No będziemy się przyglądać tym blockom, jest z nimi coraz lepiej. Mam również taką ciekawą bardzo tarczkę, spójrzcie, ślady po kulach, no ten element jest naprawdę spoko. I różni się, nie ma takiego w sensie z Lego, jeżeli dobrze kojarzę, więc mówię, oni coraz bardziej idą w swoją stronę, tak? Coraz bardziej blocki nie chcą już być podróbkami, a swoją własną marką, co się oczywiście chwali. No mamy instrukcję, mogłaby być ciut czytelniejsza, ale nie narzekam, moi drodzy. Dobra, zbudujmy sobie to oczywiście na speedbuildzie. Wy się przyglądacie, ja buduję i zaraz będziemy sobie omawiać. No i moi drodzy, mamy tutaj oto gotowy konstrukt. Mamy już zbudowaną całą konstrukcję. O dziwo, ale raczej nie zrobiłem tego źle, został mi taki jeden klocek budowlany. No dziwne, ale też miłe, plus jedna łapka. Całość prezentuje się w taki oto sposób. I czy jest dobrze, czy jest źle? No właśnie, kurczę, mam troszkę mieszane uczucia, bo no, znów plotki, one już kiedyś mi się pojawiły, mówię, nieraz na kanale, z taką oceną, że no mogłoby być znacznie lepiej. I ja nie powiem, chyba jest lepiej jeszcze niż było poprzednio, ale ten progres jest po prostu powolny. Największą wadą, którą już kilka razy widzieliście na speedbuildzie zapewne, jeżeli go oczywiście oglądaliście, jest to, że ten element, to kółeczko nam naprawdę w bardzo łatwy sposób wypada. Spójrzcie, jednym i to małym paluszkiem, o, lekko dnułem, naprawdę łatwo wypada, więc jak się bawimy i tylko tym jeździmy, okej, okay, tu się nic nie dzieje, możemy nawet robić, wiecie, o, tak może, tak, nie, tak też nie możemy robić, dobra, tak też nie możemy robić, ale moi drodzy, gdy go tylko chcemy ruszyć, przestawić, to już niestety trzeba trzymać każdy z tych elementów, bo inaczej nam się urwie. Dodatkowo nie widziałem tego wcześniej, ale spójrzcie, tutaj również mamy słot nadrukowy, nie naklejkowy, co się bardzo ceni. Instrukcja, no dziwo, była w miarę faktycznie jasna, także tu jest ok. No i cóż o tym konstrukcie, dużo więcej nie mogę powiedzieć. Dziwi mnie tu, że są dwa pojedyncze klocki zamiast jeden podwójny. Natomiast i to czerwone jest w miarę spoko. Gdyby tak nie wypadało, ja raczej tego nie zamontuję. Nie, nie da się tego zamontować źle. To mówię tutaj naprawdę super. Nawet w modku Lego można by wykorzystać ten nadruk jak najbardziej. No ale ta armatka wodna od początku jest taka mocno umowna. Natomiast sam hipek, moi drodzy, no cóż. Czy ja kiedykolwiek zachwalę te hipki? Wątpię, no bo one po prostu dla mnie są takie same, jeżeli chodzi o sam wygląd. Mocno, naprawdę mocno się zawiodłem niestety tą brońką, no bo spójrzcie, jak ona fantastycznie wygląda. Ostatnio robiłem duży przegląd broniek i ostatni piąty odnośnik znajdziecie tutaj. No i moi drodzy, ona by tam w tym przeglądzie broniek wyglądałaby naprawdę fajnie, ładnie i wyróżniałaby się na plus. Dopóki jej nie dotkniemy, nie okazuje się, że jest 100% guma, moi drodzy. No właśnie, to niestety jest 100% guma. Przez co, gdy nawet wkładamy do łapy, o,
to wchodzi, ale widzicie, co się dzieje, gdy wkładamy. Ja przypuszczam, takich 100 włożeń, ta brońka niestety się rozwali. Czemu? Czemu, Blocki? Czemu z gumy? Kurde, mogło być tak dobrze. No tylko w mono tu drugi uchwód jeszcze do przenoszenia o górnie, ale sami widzicie, kto kurde nie chce włazić, to masakra. No niestety, nie chcę, moi drodzy, no właśnie, to jest guma, no niestety. Sam znaczek, tabliczka, znaczek słoty, super, tutaj z tą rączką jak najbardziej na plus. Na minus niestety brak nadruku na klacie, aczkolwiek zależno, ale mi się wydaje, że na plecach ma być, tak, prawda? Chociaż może być na przodzie, czekajcie, nie, ma być na przodzie nawet, no dobra. On ma być na przodzie, na szczęście tutaj te nogi w przeciwieństwie do Lego robią o w ten sposób. No to teraz boli brak nadruku na plecach, moi drodzy, teraz w takim razie boli brak nadruku na plecach, no ale okej, to może być z przodu. No wyraz twarzy fajny, intrygujący, niewesoły, nie chciałbym, żeby ktoś taki do mnie zapukał. Gdyby taki gość do mnie zapukał, to otwarłbym mu naprawdę i poddał się bez, wiecie, bez walki żadnej. No oczywiście ramiona jakby go parzyły pachy, ale tak dużo z blockami, wiecie, możecie lubić te hipki, możecie ich nie lubić. Mogą wam się podobać, możecie uwielbiać, kochać, mogą wam się nie podobać, możecie ich nienawidzić. No mi się raczej podobają średnio, są ciutkie karykaturalne, ale jestem w stanie powiedzieć, że jestem w stanie się do nich w jakiś sposób przyzwyczaić i z nimi żyć. Wiecie, Kobi też mi się kiedyś nie podobały. Boli, więc w takim razie tu brak nadruku na plecach, no i głowa, mówię to wodogłowie, ich też jest takie se. Moi drodzy, podsumowując, no kurczę, mogło być znacznie lepiej. Zapowiadało się naprawdę fajnie, tym bardziej, jeżeli jesteśmy fanami jeszcze, mówię, dinozaurów, no to dostajemy jajo plus to i naprawdę jest okej, bo wtedy taką saszetkę dostajemy za 5 zł. Wiele fajnych elementów typu nadruk, super, wow, szczególnie mówię to. Wygląda fajnie. Również nawet torcik się broni. Niestety takie rzeczy jak gumowa brońka i to powodują, że jest trochę słabiej. Czy wydałbym za to całą dychę? Na skraju myślę, że byłbym w stanie wydać na to dychę, okej, ale nie jarałbym się tym tak bardzo, w tym znaczeniu, że okej, kupiłbym to pod recenzję, fajna ciekawostka, super mieć blocki z Polybaga, ale nie wiem, czy bym kupił kolejny, więc na przykład nie kupił już raczej kolejnych tych chyba, też zobaczymy, moi drodzy. Natomiast, kurczę, no mimo wszystko niestety to, co nam mówię, za dychę nie jest warta, ten zestaw nie jest wart kupna. Za piątkę już znacznie bardziej, za piątkę już jest nawet super, na piątkę jest okej, za dyszkę jest za dużo. Więc taki polibarzek za szóstkę kupowałbym, oczywiście szóstkę, siódemkę może max bym kupował w kioskach, gdyby był sam z polibag. Natomiast no mówię, szkoda, plastikowa brońka, nie wypadający ten element i już byłbym w stanie powiedzieć, że dam za niego dyszkę, serio, te dwa elementy jestem w stanie powiedzieć, że warto, moi drodzy. Czy wy to kupujecie? Nie wiem, opiszcie mi w komentarzu, czy to kupicie. Napiszcie mi też przede wszystkim, który zestaw wam się najbardziej podobał, ale mimo wszystko, wie, blocki idą do przodu, więc cały czas będziemy się w jakiś sposób przyglądać, co się tam w tych klockach wydarzy, kiedy naprawdę mogą być bardzo sensowną alternatywą do Lego. Widzicie, tu gdyby nie dwa błędy, byłoby naprawdę świetnie. Nie zapominajcie, by było jeszcze bardziej świetnie zostawić tu subskrypcji. Nie zapominajcie, by było jeszcze bardziej świetnie, no wpaść na ten mój kanał gamingowy i zobaczyć, co tam się fajnego dzieje w tym świecie policyjnym chociażby. Nie zapominajcie również, że zwykłej policji było pełno na moim bazowym kanale, moi drodzy. Policja wszędzie. Ja wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek na tym kanale. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnym. Bye!